Ej, kochani, witam wszystkich. Z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy Final Fantasy VII Remake. Jak widzicie, płyta się zapadła. Platforma się zapadła się. Płyta czy platforma, każda nazwa jest prawidłowa. Chodzi o tę część, która była nad nami, nad slumsami. Masakra. Co się dzieje? Hey! Anybody out there? I think I hear him up ahead. No to przebijemy się. Hey, can anybody hear me? Here goes. And push. Marlene. Marlene! 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 Biggs! Witch! Jesse! God damn it! God damn you! God damn you all! It was us. We did this. No. You can't think like that. Whatever came before, it was Shinra that pulled the trigger today. Am I right? Hold on to this anger, okay? Barrett, Marlene's fine. Aerith found her. Aerith? Is that the girl they took? Yeah. That's her. Hmm. The hell's going on? I asked Aerith to find Marlene and take her somewhere safe. And she did? You sure? Hey, where are you going? Jestem przekonana, że Marlene jest bezpieczna. Czego raczej nie możemy powiedzieć o Biggsie i Jessie. Co do Wedge'a, to możemy wrócić tam, gdzie byliśmy wcześniej. Pytanie, czy tam coś było, chcę sprawdzić. Co do Wedge'a nie możemy być pewni, bo coś na niego leciało.
Jednak tak jak mówiłam, w żadnej grze nie uwierzę, że ktoś zginął i nie żyje tak długo, dopóki tego naprawdę nie zobaczę i gra tego wyraźnie nie powie. Nie i koniec. Nie ma innej opcji. Już tyle razy, zwłaszcza w takich fantastycznych miejscach, fantastycznych grach, coś wracało i w ogóle, że nie ma opcji. Nie i koniec. Takie jest moje zdanie. Teraz tak. Dobra, tu nie ma drogi, tu jest trasa. Lecimy sobie dalej, zobaczymy, kogo tu znajdziemy, czy kogoś znajdziemy i z kim się nam przyjdzie zmierzyć. Przyznam, że jak zaczęliśmy walkę z Reno i z Rudem, myślałam, że wyjdzie trochę ciężej. O, następna kartcenka. How could this happen? I didn't really think that... Come on, dear. We gotta keep moving. Czyli co, wiedzieliście? What the hell is going on? Okay. Tell me this isn't happening. I've got a friend in Sector 7. No tak, bo jesteśmy w sektorze 6 teraz. Na początku było napisane. Ciekawe, ile ludzi zginęło tam. Spotkamy tu kogoś znajomego? Na pewno nie Aerith. Może kogoś z sierocińca, albo samą mamę Aerith na przykład. Na razie żadna interesująca osoba, to znaczy nikt, kto by chciał z nami porozmawiać. Nie interesująca, to źle ujęłam. Nie widzę też żadnych skrzyn. Aha, teraz wracamy do... O, dziewczyno. Wywalone na co się dzieje dookoła skutecznie w ogóle. Idzie przez plakaty. I see it. Where you going? Aerith's house. It's in the Sector 5 slums. And that's where Marlene is? Where we hope she is. Tell me she is. Give me something to hang on to. Even if she's not, I won't blame you for it, I swear. Who am I kidding? I'd probably try to tear your head off. Hey, Tifa. Know anything about ancients? I know I've heard of them, at least. They come up in planetology books. Meant to be the original stewards of the planet. Could even commune with it, talk to it and stuff. That must be why the Turks wanted her so badly. Within my veins flows the blood of ancients. This planet is my birthright. You have failed again, I see. Through suffering, you will grow strong. Isn't that what you want? Cloud? Hmm? It's nothing. Let's go. No dobra. Okej. Okay. O ile większy jest ten gość od Clouda, Sephiroth cały. Przyznam, że kurczę szkoda. Nie wiem, czy ja mam znać, co jest wcześniej i kim on jest. Czy siódma część to jest taki wyznacznik pierwszy raz. Widzę tutaj sama, może możemy z nim porozmawiać. Plus, kurczę, sektor piąty. Czy my jesteśmy w szóstym i przejdziemy z niego do piątego? Kurczę, trochę mi się pomieszały fakty teraz. Hey, pretty crazy, huh? Can you believe this mess? You doing all right? I am, but I can't say the same about my birds. Poor things are scared half to death. Gotta calm them down somehow. No, trochę tak. It's like there's a hole in the sky. No dobra, to zakładam, że może Madame M też tu spotkamy i ciekawe, czy Andrea też nam tu gdzieś podejdzie.
Ja i tak tu się przejdę, zobaczę. O, widzę, że gra nie zrespawnowała nowych rzeczy. What the hell are they doing here? Their jobs, probably. Just focus on seeing Marlene again. Nothing else. Czyli co, idziemy w prawo? Chcę sprawdzić. O, jest Andrea. Did you find what you were looking for? Thanks to you, I did. Good. Now never let it go again. Mówimy o Tiffie. I need to prep for my next show. A no tak. No dobrze. W sumie niech będzie. Tam jest żołnierz. Tam mi idą żołnierze. No dobra. Pytanie, czy... Czy nie wiem, czy możemy tam wracać już teraz. Wiecie, bo to były skrzynki do pozbierania, które mówiłam, że wrócę i pozbieram jeszcze, ale nie wiem, czy to jest już ten moment, w którym możemy tu przyjść i robić te rzeczy. Co prawda, możemy tu podejść, zaraz sprawdzę. No widzicie, nikogo nie ma. Pytanie, czy to teraz? Pytanie, czy to teraz? Medal Mugola. A, fajnie, dziękuję. Nie odmówię. O, drabinka. Nie drabinka, skrzynka chyba. No trochę mnie teraz zastanawia, bo sytuacja jest taka, że chętnie bym poszła, ruszyła dalej i szukała, wiadomo, nie szukała, bo wiemy, gdzie idziemy, nikogo nie szukamy. Idziemy do domu Aerith, w którym mamy nadzieję spotkać Marlene, no i samą mamy Aerith oczywiście, tylko pytanie, czy my tutaj jeszcze wrócimy, bo wiem, że były jakieś wyzwania do zrobienia z Tiffą na przykład na siłowni, ale mam wrażenie, że to nie jest jeszcze ten moment. Coś tu jest zamknięte. Podejdźmy jeszcze do Madame M. I zobaczymy, czy ona nam coś powie. Fajnie by było, jakby też coś skomentowała. Oj, nie ma jej tutaj? Nowe drzwi, wciąż zamknięte. Próbujemy tędy. A klienta? Ojej, nie ma jej tutaj, ale jestem pewna, że... O kurczę, utknęłam. Jestem przekonana, że gdzieś tu można ją... minęłam ją i nie zauważyłam? O kurczę. Well, this is a fine mess. How bad is it here? Compared to Sector 7, we're doing fine. But that's hardly an accomplishment. However, did it come to this? I don't like not knowing what's going on. No, też się z tym zgadzam. Co prawda my trochę wiemy, o co chodzi, ale wiadomo, że tu jest jakieś kolejne dno i pewnie nie tylko jedno. Dobra, o, zniknęła nam. No dobrze, wiemy, że tamtędy możemy lecieć. To ja sobie tutaj szybko zapiszę grę. W razie gdyby się okazało później, że rzeczywiście teraz trzeba było to wszystko zbierać, to wolę tu po prostu wrócić i przejść tą trasę jeszcze raz. No dobra, zakładam, że będziemy mogli tu wrócić, bo na razie to... Chyba... Chodźmy, zobaczymy, zobaczymy. Jak się okaże, że nie, to po prostu tu wrócę, pozbieram. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie lecimy dalej, bo biegniemy. You guys run into Jesse at the pillar? Yeah, Biggs too. They were both in pretty bad shape. But Wedge wasn't up there with them. He got out. Alright. Okej. Okay. Nie jest coś, co byśmy chcieli usłyszeć. Teraz na wszelki wypadek jeszcze przebiegnę tędy. Ale tu już pozbieraliśmy rzeczy poprzednim razem. Czy mi się zdaje, czy te tekstury się tak nie do końca wczytały tutaj? No ale... Ojej. Come on now. There's no need to be afraid. We're all scared. O, idzie boi. I've been thinking, y'all. We gotta go find the others. Huh? If we don't look for them, who will? Right. Hey, Cloud. Gonna need your help with it, too. Right. No dobra. Jestem za. Chcę wiedzieć, czy żyją, czy nie. I mam nadzieję, że żyją, tylko są poturbowani dosyć mocno. Ja tak zostaję. Możecie uznać mnie za...
niemądrego człowieka... O, wracamy, już jesteśmy prawie na miejscu. Za niemądrego i naiwnego, ale ja chcę, żeby żyli i koniec. Dopóki nie zobaczę, że nie żyją, to dla mnie są pełni energii życiowej, pozwalającej im przetrwać. Na co wy tu patrzycie? It's really gone. I thought it was a joke. Something's not right with the world today. No, też jestem. Też mi się wydaje, że jest tu strasznie, strasznie. Dobra, chodźmy, bo... No. Idziemy, bo musimy lecieć, poszukać. This is Sector 5, right? So where's this place you said Marlene is? Where I think she is. It's a house on the other side of town. Well, come on then. Pick up the pace. I'm going as fast as you are. No. Jakaś cutscenka znowu. Czyli dobrze, dobrze miałam, wydawało mi się. Biegliśmy przez sektor 6 do 5. Dobra, dobra. No tak, wydaje mi się. A jesteś. No hej. Cloud. I'm glad to see that you're okay. In these trying times, I hope to develop new materia to help us endure. Hmm. Udało nam się zrobić parę zadań. Właśnie, tylko jeszcze jednego... O, zaraz. Jednego nam się chyba tylko nie udało zrobić. Wiary mamy zrobione, to spoko. Cloud! I've come up with the most fascinating theory. Perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it? Co ty tam masz? Dobra, new battle. Zobaczmy, co on tam ma. I have to tell you that I'm grateful for all of your help thus far. O! Research. I've done it. I've developed a new materia. Complete. Dobra, słuchaj. To jest ta nowa enemy skill materia. Okej, okay, dobra, spoko. Następna to jest ta. I następna to jest ta. Resztę już znamy, resztę już mamy. Dobra, spoko, ładnie. VR missions zostają, ale nie chcę resetować upgrade'u. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Dobra, zobaczymy sobie Intel Battle Submissions. To gotowe. Complete, complete. Tego jeszcze nie mamy gotowego. Tak mi ciężko dobić do 200% tego właśnie Struggle. Zawsze mamy 160%. I tu widzę, wpadły nam dwie nowe misje. 18. Dobra, dobra. To jeszcze sprawdzę sobie później, żeby wam tutaj nie przeszkadzać. Teraz biegnijmy w stronę domu Arif, bo... No bo o to nam przede wszystkim chodzi. Szukamy Marlene. Mamy nadzieję, że tam będzie. I liczę, że tam będzie. To są dzieciaki. Chciałam się upewnić, czy tam ktoś jeszcze z tyłu jest, ale spoko. Chyba nas nikt nie będzie zatrzymywał w takim wypadku, na to wygląda. Chociaż tu jest jeszcze arena? Nie. Dobra. Tu wiemy, że wszystko pozbieraliśmy. Wiemy, że się nie spawnują i nie robią nowe skrzynki. To fajnie. Nie to, żeby im przeszkadzało zbieranie rzeczy, ale patrzcie, jak to jest pięknie nawet o takiej porze. Tylko, że bieganie po raz setny w tym samym Marlene! Miejscu... Marlene! No, dokładnie. Bieganie po raz setny w tym samym miejscu byłoby trochę smutne w szukaniu... Okej. Okay. Where's Marlene? Is she here? Barrett! Sorry, I'm Barrett. Marlene's my little girl. Marlene, she's got short hair. She's cute as a button, with the heart of an angel. She was wearing, pink. She was wearing a she's pink dress today. She's sleeping upstairs. Huh? Oh. I said she's sleeping. I want to see her too. Come on, let's go look in on her. Uff, to fajnie. Keep it down. Don't wake her. Jasne, masz rację. Zgadzam się. Maybe you should join your friend upstairs. Okej, okay. Dobra. Nie, to nie. Chciałam porozmawiać, podziękować, ale to rozumiem, że oni sami podziękują w takim razie. Marlene, my baby. Thank God.
Shinra has my daughter now. I'm sorry. No, I'm the one who asked her to go get Marlene. We'd only just met, but she was so kind and helpful. I took advantage of her. It's not your fault. It was only a matter of time before she ended up back there. Because she's an ancient. Is that it? So she told you about that. She must trust you all a great deal. Yes, Aerith is an ancient. Probably the last one living. She's not my daughter. Not by blood, I mean. If that's what you were wondering. About 15 years ago. My husband, he'd been shipped off to fight on the front lines. But then I received a letter saying he'd be home for a bit. So when the day came, I went to the station to meet him. But he didn't come. I couldn't help fearing the worst, even then. But I told myself his leave must have been postponed, that he'd been delayed. Every day I went, to wait and to pray. And that's how I met her, her and her mother. I thought maybe they'd run away from Wall Market, or that they were topsiders fallen on hard times. I'd seen that sort of thing a lot. Take Aerith somewhere safe. Those were her mother's dying words. My husband had been away for so long, and I was lonely. So I convinced myself the safest place for the girl was with me. It took no time at all for her to start feeling like family. She was a real chatterbox. She told me strange stories. Like how she and her mother had escaped from some sort of facility. And how she wasn't sad because her mother had just returned to their planet. Their planet, huh? Yeah, that sounds about right. I didn't understand any of it at the time. When I asked if she meant one in the sky, she said no, this one, right here. I mean, what can you say to that? Mommy, don't be sad. That's what she said to me one day, out of the blue. So I asked her, what's wrong? A man you really, really loved just died. His heart came a long way to say goodbye. But he couldn't stay because he had to return to the planet. I didn't believe her, of course. And then, a few days later, I received a letter saying my husband had been killed in action. Things like that, she'd just know. It was a lot to deal with, but we were happy. And then came the knock. Coming!
Aerith, you know you're not just any little girl. You're a descendant of the Ancients. I had no idea what he meant, so I said, "Who are the Ancients?" They were the original stewards of the planet, whose boundless knowledge and wisdom shall guide us to the Promised Land. Some believe the Promised Land to be a myth, others an allegory of sorts. But we take the words of the scriptures at face value and believe it to be quite real. Which is why Shinra would like very much for Aerith to help us— You're wrong! I'm not an ancient! But Aerith, even when you're all alone, don't you hear voices whispering secrets? But all three of us knew that wasn't true. That man knew exactly who Aerith was, where she'd come from, and what she could do. They knew where she was, but they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know. She had to come willingly, otherwise it wouldn't work, they said. That's why, even if they did take her away, I'm sure she's still being treated like a guest. And that they'll send her straight back home, once they get what they need. I doubt it. You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are. If I lost her too, I don't know if I could ever. Just don't. Cloud. Maybe she's right about this. Maybe they'll let Aerith go when it's all over. Maybe we'd be better off waiting a little while. Let's head back to Sector 7. Got things to take care of. Like checking up on the bar. Yeah. Okay. Okej, okay, tak po prostu. Ale... A Marlin? Przepraszam. Take care of yourselves now. Take care of yourselves now. Teraz stop nocowy. Drzwi się otwarły, ale oni wrócili, co? Okej, okay. Mamy skrzynkę do otwarcia tutaj. Uj, jak głośno śpi. Mam jakiś amulet, fajnie. Teraz podejdziemy do Marlin, spoko. Tylko chciałabym zobaczyć, czy możemy zrobić coś jeszcze. O, nasz pokój. Całkiem spory, co? Tu nic nie ma poza maszyną do szycia. Dzięki ludzie, dzięki, że mi stajecie na drodze. Jeszcze na chwilę na górę. No i spróbujemy tą interakcję z Marlin. Rozumiem, że możemy ją obudzić i zabrać stąd i iść sobie. Myślę, że nad tym tak zrobimy i na tym skończymy odcinek. Szkoda, że w takim ładnym miejscu nie włączy się żadna striggerowana scena. Co, nie chciało wam się iść na górę? Leniuchy? A nie, są. Miałam mówić leniuchy, ale dobra. Po prostu nie wyszli. Okej, okay, kończmy odcinek właśnie tutaj z Marlin, rozumiem. We're gonna win this fight, I promise. We're gonna win this fight, I promise. Aha, Marlin zostaje. No dobra, ale to myślę, że byłoby jej o wiele fajniej, gdybyśmy ją obudzili i powiedzieli, ej, tata tu jest. No ale nie. No dobra. Czyli będziemy szli. Jak to tu się jeszcze prezentuje? Nic nowego? Tam mamy wszystko pozbawione. To miejsce jest takie piękne. Myślę, że możemy sobie po raz kolejny tutaj skończyć odcinek i kolejny zacząć biegiem stąd i zobaczymy, co się dzieje dalej. Także dziękuję wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia, trzymajcie się wszyscy ciepło, cześć!